O nie. Dlaczego patrzymy znowu na memy? Jak to my? O. Co? Jesteśmy nieudacznikiem? Jak to jesteśmy nieudacznikiem? Jak to nigdy nam nic się nie uda? Uda nam się. O. Koniec. Musimy udowodnić mamie, że jest w błędzie. I to jest podstawa tego wszystkiego. Musimy zostać prezydentem. Tak, moi drodzy, no, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Roblox. Dzisiaj będziemy zostawać prezydentem. Będziemy przekupować, no znaczy namawiać swoimi wspaniałymi postulatami tych ludzi, żeby przeszli do nas. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Robimy upgrade za 0 i kupujemy biurko. Za 0. I zajmujemy Karen. Aha, okej. Okay. Cały pasek będzie robił mi 2 dolki, tak? Aha, okej. Okay. W sensie ona nawet tak wygląda. Okej. Okay. Ale możemy kolejne osoby zatrudnić. Fajnie. Czyli w sumie sam nie muszę pracować. Niech będzie więcej miejsca. Osoba od głosów. W sensie. A, będą nam głosy dawać. Nice. Dobra. Ej, tu już możemy się rozbudować. Dobra, co robi nam upgrader? Czas nam zmniejsza pracy. Debt collection. W sensie co, że będziemy... Co? Że ktoś długi jakiś będzie miał? Okej. Okay. Bank storage. Miejsca w banku. Okej, okay, czyli będziemy w stanie ściągać jakieś pieniądze. Możemy też sobie zrobić jakiś upgrade na pieniądze razy 2. Myślę, że będzie okej. Okay. 20 mi... Coś tu przelatywało, czy mi się wydawało? Okej, okay, to było co najmniej dziwne. Dobrze. Czy teraz nad wami będzie 4? Aha, bo ta daje 2. Ta daje już 8, a ta 24. A nie, dobra, bo już jest razy 2. Okej, okay, wszystko jasne. Piwnica, piwnica bardzo fajna. O, jesteście w piwnicy, nice. Zaczynamy tutaj. Możemy zatrudnić nerda. 60. Ej, to ich się opłaca bardzo tak naprawdę brać. Niszcz muchy za pomoc. Co? Aha, czyli ona ma patyk i bije muchy za 30 na ileś tam. Zatrudni tatę, żeby więcej pieniędzy. Myślałem, że tata będzie odchodził, ale nieważne. Dobra, potrzebujemy głosów. Mamy 37, to możemy odblokować naszą jaskinię. O kurde, to jest jakiś... Górnik. Czy on będzie... Nie, on kopie kamienie. Myślałem, że będzie kopał kryptowaluty, ale nie, nie, na to nie wychodzi. Dobra, kupujemy kolejnego nerda i na kolejnego nas jeszcze nie stać. Ile ty zarabiasz? Ten 70, a ty 80? Pokaż mi, ile zarabiasz. 90, dobra. To tak, tu mamy jakieś miejsce do spotkań. To, a, już, okej, okay. Niech będzie. Ej, dużo tu jest rzeczy do kupienia. Masa. Muzyka, możesz ją włączyć albo wyłączyć. Wow, wow, super. Też, o, kolejne odganiacze much. Niech będzie, dobra, co jest na górze? Bo ja jeszcze chyba na górze wszystkiego nie kupiłem. Aha, ktoś, kto nas głos... 6 głosów, ej, to nieźle. Dobra, miejsce na bank. Nieskończone miejsce, nas nie interesuje. FBI wysyłają przestępców do tego. Do więzienia, ale mamy jakichś przestępców? Tak naprawdę? No dobra, nowe piętro. Bierzemy to. Pokażcie mi, co jest na moim nowym piętrze. Biureczko. Bardzo długie biureczko. Osoba do głosowania 50 tysięcy. Więcej Karen. Okej, okay, może być. A, nie stać mnie na razie, jestem biedny. Dobra. Tu mamy co? Jeszcze kolejne piętro za 25 tysięcy. Dobra. Mamy 100 głosów, to jest całkiem sporo. Upgrade'y może jakieś. Na razie miejsce. Tu jest to. Zobaczmy, co jest w ogóle z tymi ludźmi na ulicy. Ja nie wiem, co tutaj z nimi... O, nagle wszyscy są tutaj? O co chodzi? Ale ktoś tu... ktoś tu chyba cheatuje lekko, bo jakby nawet nie mogę nikogo złapać. On tylko teleportuje się do nich, więc jakby wydaje mi się, że... No, tamta osoba ewidentnie coś cheatuje. Aha, okej. Okay. Czasem i takie coś się trafia. Nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić tak naprawdę. Dobra, możemy iść tutaj zatrudnić kolejną Karen, żeby robiła nam pieniążki. A tutaj co jest? He? Malarz? Do czego nam malarz? A malarz nam też generuje pieniądze. No dobra, póki co Karen są najtańsze. Tu jest super Karen za 25 tysięcy, a tu jest Karen za 5 tysięcy. Nice, to jakby drogie dosyć, szczerze mówiąc. Może pójdziemy do piwnicy. Nie wiem dalej, co to za długi. Czy mamy jakieś długi? Mamy 25 tysięcy w banku. Naprawdę? Ja mogę to wyjąć jakkolwiek? Siema. Mogę wejść do banku? Ja bym chciał wyjąć pieniądze z banku. Jakbym mógł, to byłoby super. Teraz tak, mamy jeszcze sklep.
Dużo rzeczy. Naprawdę dużo rzeczy. Nie spodziewałem się aż tylu. No i jeszcze możemy kupić pieniądze i to są te boosty. Aha, czyli zwykłych pieniędzy nie jesteśmy w stanie kupić. No dobra. To jest co? To jest za Robuxy, nie? Bez na żółto. Tak. Ten jak tu się teleportuje, kurde, co on robi? Szalony. Dobra. Drogie. Okej, okay. To jest za 75, możemy brać. Aha, backflip, po prostu będzie robił backflipy cały dzień. Jakby mi to nie przeszkadza wybitnie. Okej, okay, tu jest kolejny pracownik, jakiś głosy nam robi, bardzo fajnie. Teraz na górę, czy... Chwilę. Na którym jestem piętrze? Tutaj, tu jeszcze byli ci kopacze cali. Witam, za 250 może być. Za 100, wolny kopacz. Niech będzie, za 500. Za 5000, to myślę, że nie. Czy chcemy zostać bogaci szybko? Wiecie co? Chcemy. Chcemy. 20! Dobra, to się nie opłaca z nimi, totalnie. To już wolę tych nerdów kupować w tym momencie. Kolejny 1250. Co prawda zaraz powinni nazbierać 1200, no 1250, proszę bardzo. Dobra, mamy 300 coś głosów, ale musimy nazbierać więcej gotówki, bo inaczej nic nie kupimy. Więc potrzeba więcej gotówki. I zobaczyć, co można z tymi ludźmi robić, chociaż widzę, że chyba za szybko z nimi się nie pobawię. Dobra, moi drodzy, poupgrade'owałem sporo rzeczy i się zastanawiam, dlaczego już nie dostaję pieniędzy, ale już wiem dlaczego, bo mój bank nie jest zaupgrade'owany, więc teraz musimy pójść, zaupgrade'ować nasz bank za 1000 i teraz mamy 60 tysięcy miejsca, z tego co rozumiem. Czy kupiliśmy tylko 1000? A nie, 26, czyli mamy 20... Kolejne jest 27. Teraz musimy kupić kolejne... Albo za 15 tysięcy kupić od razu do 37. Czyli musimy kupić sobie tak. Okej. Czyli możemy mieć teraz maksymalnie 37. Ale zakładam, że będziemy potrzebowali 40, więc kupię od razu do 40. Czyli mamy teraz limit 40 tysięcy. Jeśli chodzi o to. Na górze zostało nam niewiele do kupienia tak naprawdę. Tutaj dodatkowy pokój. Myślę, że okej. Zobaczymy, co tutaj możemy dostać. Memy. Super. Memy są najlepsze. Kopalnia. Kolejna kopalnia. Fajny pokój. Fajny pokój tu mieć fajnie. Nerd hacker. No one nie kosztują. Dobra, 20 tysięcy już kosztuje trochę więcej, ale nie zarabiają zbyt dużo, więc no. To jest jakiś kopacz. Za 50 też niezbyt wiele. Restauracja. To, jakie to są w ogóle rzeczy pobudowane? Jakby ja mam zostać prezydentem, a gra jakby wymaga ode mnie jakiś dziwny... A, 2,5 tysiąca potrzebujemy głosów. To jeszcze trochę. Malarz za 25. Tutaj jest pokój z trawą. Król trawy. W sensie przyspieszam zarabianie dotykacz trawy. Zarabia 150, nice. Kozacko, to jest za 10 tysięcy kolejny dotykacz trawy. Super, super zarabiacie. Podoba mi się mega. Teraz tak, to jest osoba, która bije muchy znowu. To jest za 50 tysięcy dostęp do backroomsów. Super. 10 tysięcy voltów to jeszcze nie mamy. Tutaj mamy kolejny pokój za 4 tysiące. Możemy go kupić. To jest wejście na górę? A tu jest wejście na górę. Tu są schody. Kolejna osoba do bicia tych. Tu są kolejne kareny. Które mogą... Karyny. O, może bardziej w ten sposób powinienem mówić. Po polsku. Które zarabiają nam pieniądze. No, powiem wam, że sporo opcji się odblokowało. Mamy już trochę głosów, ale na razie nie widzę za bardzo, jak ma nas to przyspieszyć do tego, żeby zostać prezydentem. Bo tak naprawdę, chociaż na serwerze w sumie jestem pierwszy, jeśli chodzi o głosy. A jeszcze kolejne piętro jest za 25 tysięcy. Tu mamy jeszcze malarza do kupienia za 30 tysięcy i tutaj osobę, która robi głosy za 50 tysięcy. Więc znowu trzeba chwileczkę poczekać. Ach, dobra, pokupowałem trochę rzeczy. Możemy kupić schody w końcu na górę, które prowadzą... Gdzieś, gdzie już w sumie byłem? Czy nie? Biurka? Nie, tu mnie... Chwila, tu mnie nie było? Nie, tu mnie nie... Aha, to jest bank chyba z drugiej strony, tak? Czy nie? To wszystko w ogóle... Powiem wam, że to wszystko kosztuje w miarę podobne pieniądze wszystko. Tak naprawdę. I wszystko wygląda podobnie. 15 tysięcy, kurde. Jakiś super, jakaś super osoba do głosowania w ogóle. Jakieś drogie te rzeczy. Tu pamiętam jakaś była rzecz... O, tu jest sekretny pokój do kupienia. Za 150... I to jest ten sekretny pokój, gdzie jest dotykacz trawy. Dwóch. Nice. Super inwestycja w moim wykonaniu. Wiem, że jeszcze tu gdzieś, nie pamiętam czy tu, czy na piętrze było coś do kupienia. Tu jest jeszcze ktoś, kto szybko kopie. Tu jest jeszcze jakiś wolny kopacz. No, tu możemy powolutku, powolutku jeszcze uzupełniać. Wiadomo, oni nie zarabiają dużo, ale oni zarabiają wystarczająco, żeby nam coś oczywiście dorzucić. Więc... A nie, tu jest kolejne piętro za 25. Nie, no coś było do kupienia. Czy ja może to pominąłem? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. O, ale są osoby w końcu na zewnątrz. Nice. Co możemy robić?
O! Kolektę, dobra, czyli zbieramy. Aha! Dobrze, wszystko jasne, ale zbieram po 2, to niewiele. Za 10 o 1, za 11, za 12. Czy to mi się opłaci w jakimkolwiek stopniu? A nie, no już stawki idą wyżej. O, to się nie opłaca. Dobra, mnożnik czasu pracy musimy wam zwiększyć na 1,5. 1,45, dobra, mamy 1,5. I zwiększyć razy 10. Też niech będzie do 50 000. Dobra, i teraz możemy coś podziałać. No dobra, prawie 50 000 za 25. Kupujemy kolejne piętro, gdzie mamy w sumie nic. O, kolejne osoby za 250. Tu 4,5, tu już 100 000 nagle. Rozumiem, dosyć szybko te kwoty się, że tak powiem, zwiększają. Tu na początku już nie mamy nic do kupienia. Jest masa osób, od których moglibyśmy porobić różne rzeczy, ale teraz szybciej nam oczywiście zarabiają dzięki temu. Tu jeszcze pamiętam, jedną rzecz mieliśmy do kupienia, więc możemy to zrobić. No, czy zostaniemy prezydentem? Wydaje mi się, że możemy. W sensie mamy już 3000 głosów, to jeszcze tylko kilka milionów i jesteśmy w stanie to zrobić. Można byłoby też kupić backroomsy. Myślę, że powiem wam, że patrząc jak to wszystko wygląda i tak dalej i podobnie, to jeśli chodzi o przejście dalej gry, to zostaje wam to oczywiście, ale jeśli chodzi o backroomsy, jeszcze je kupimy i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, 50 000 jest, to kupujemy backroomsy. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy jeszcze trzeba będzie coś w backroomsach kupować? Jest coś do kupienia w backroomsach. Backroomsowy kopacz. No to fajnie. Okej, ta gra bardzo lubi po prostu kamienie. O kurde, to jest masa rzeczy jeszcze do kupienia tak naprawdę. Także moi drodzy, jeśli nie chcecie utknąć w backroomsach, to oczywiście zagrajcie sobie w tą grę. Zobaczcie, jak działa, jak wygląda. Zresztą już widzieliście, co się opłaca, a co się nie opłaca. Póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, no i cześć!